Cześć, z tej strony Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Newsflash i zapraszam na dzisiejsze wiadomości. Zaczynamy oczywiście, jak zwykle, od strony bitcoin.pl.org i tutaj informacja, że podejrzane działania w sieci Litecoin. Developer Frank Litchout zwrócił uwagę na podejrzaną aktywność w sieci Litecoin. Jego zdaniem może to być związane z sierpniowym dusting attack. Oczywiście więcej możecie tutaj przeczytać, przeczytać w tym artykule, czyżby czyżby sieć Litecoin była atakowana, no cena spada bardzo mocno, ciekawe, co z tego wszystkiego będzie. No nic będziemy to spokojnie obserwować, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Przechodzimy oczywiście do kolejnej informacji zobaczcie tutaj, że yy, spółka córka Midbaina, która zajmuje się produkcją, tak ma 680 tysięcy w zamrożonych w zamrożonych aktywach ze względu na Pro, nie proces, właściwie spór, jeśli chodzi o kontrakt, tak, sąd dystryktu Shenzhen w Chinach, tak, nakazał za, zawiesić, nakazał zawiesić prawie 680 tysięcy dolarów w aktywach na, należących do spółki córki, która jest w pełni, w pełni w posiadaniu, w posiadaniu Bitmain'a, oczywiście te już wydany werdykt został 27 września, został opublikowany w piątek tak Shenzhen Bao'an District Court zajął stanowisko które zgodnie czy tam zgodził się z firmy Dongguang Yongyang Electronics tak, która spiera się o te środki No nie będziemy tutaj w spe, w specjalnie można powiedzieć w to wnikać, bo sprawa toczy się, toczy się, czy właściwie bardzo wiele spraw toczy się od 2019 roku, od stycznia tak, cztery sprawy przeciwko, e, przeciwko ten Century Cloud Core oraz Beijing Bitmain Technologies. Zostały, zostały złożone, tam cały czas się sądzą o coś tak, no ciekawe, nie będziemy wnikać, podejrzewam, że nie będzie miało to większego wpływu. I teraz zobaczcie, co ciekawe, zobaczcie, że założyciel e, firmy, która jest rywalem Bitmaina, MicroBT, e, został, został aresztowany z został aresztowany przez jakiś tam embezzlement, to jest jakieś tam, nawet nie wiem dokładnie co, jakieś przywłaszczenie, czy, e, czy jakieś tam, w każdym razie nielegalną działalność wyleciało mi z głowy, co to znaczy dokładnie embezzlement, e, około 8, 15 tysięcy dolarów, tak, e, zobaczcie, że poinformował o tym Shenzhen Nashan District Prosecutor, czyli jakiś tam prokurator e, z dystryktu Shenzhen Nashan, tak, z 12 grudnia, i zostało to opublikowane w Kaixin w niedzielę. <laughs> I to jest oczywiście jakaś tam bitwa, która trwa pomiędzy Bitmainem i MicroBT, która tutaj jest, no bo wiadomo, że to jest konkurencja. Ci oczywiście MicroBT, oni produkują once minera i mają około, około 40% udziału w rynku. To jest oczywiście ten zarzut, tego embezzlementu. Jest na 100 tysięcy yuanów, to jest około 15 tysięcy dolarów. No cóż, ciekawa ciekawa sprawa, druga związana, e, związana z Bitmainem. Tam się Bitmain z nimi szarpał, tu, tak. No, e, szkoda gadać w ogóle. Przechodzimy do kolejnego, do kolejnego. Zobaczcie nastawienie na Bitcoina. E, sprzedawcy detaliczni będą eks, e, eks, e, eksperymentować z końcowym point of sale, czyli z tą sprzedażą końcową e, Lightning Up, czy Point of Sale Lightning Up w 2020 roku. Nie wiem. Łatwo zauważyć, dlaczego twórca Bitcoina zainwestował w nieznaną ilość w przyjazną Lightning Friendly, czyli przyjazną Lightning Networkowi, startup właściwie bitcoinowy, walletowy, czyli coś, co jakiś tam portfel, startup, który tworzy portfel, który będzie przyjazny Lightningowi. Chodzi tutaj oczywiście o mikropłatności, szybkie mikropłatności. I zobaczcie, że tutaj chodzi oczywiście o został, portfel został odpalony w czerwcu. Jest to oczywiście portfel Breeze, który jest zintegrowany z aplikacjami do zakupów i do płacenia, takimi jak Fold, takimi jak Bootmay, MoonPay, przepraszam, nie <laughs> MoonPay, takimi jak Bitrefill i tak dalej, i tak dalej. No cóż, ciekawa sprawa. Lightning idealnie się do tego nadaje. A jeśli chodzi o kwestię KYC, no to Chociaż jest taka informacja o tym, że operatorzy portfeli będą musieli KYC robić, no ale operatorzy portfeli nie muszą być w, z Unii Europejskiej, może spodać tylko tyle, że się wyniosą poza Unię. I zobaczcie teraz z kolei informacja, organizacja Narodów Zjednoczonych chce zapobiec wykorzystywaniu pracowników tych migracyjnych z Hongkongu przy użyciu technologii blockchain. Oczywiście tak firma Diginex razem z Organizacją Organization of Migration, chyba jakiś pożar, to się wie, IOM, tak, prowadzoną przez czy tam, y, którą dowodzi, dowodzą Narody Zjednoczone, chce oczywiście zapobiegać tym y, zapobiegać imigrantom, chodzi o to, zobaczcie, że narzędzie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby było używane przez 1500 y, migrantów tak krajowych, którzy, y, którzy gdzieś tam, na y, może y, migrantów, krajowych, 1500 agencji. I, i tych migrantów, a także jakieś tam powiązane e, agencje, które wysyłają tych, tych. Chodzi o to, żeby gdzieś tam, e, zobaczcie, poprzez użycie Irish Safer, agencje będą e, najpierw dowiadywać się, jakie są e, globalne, globalne standardy etyczne. <laughs> globalne standardy etyczne, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. W Polsce jest inne, w Ukrainie jest inne, a w Indiach jest inne, a w Ameryce jest jeszcze inne. Hej. No, i będą mogli demonstrować ten proces, tak, i na samym końcu udowadniać ich przywiązanie do tego procesu, z tym projektem. Wyciągamy, ciągniemy czy bierzemy z globalnej pracy IOM, a poprzez, poprzez inicjatywę Iris, tak, tworzymy jakieś tam specyficzne doświadczenia, do, do jakichś tam zatrudniania krajowych, krajowych pracowników w Hongkongu. No cóż, powiem szczerze, jakaś taka głupota, ten cały ONZ to dupy można rozbić. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Zobaczcie, to jest taki cały ciekawy artykuł, go nie będę Wam, bo to jest taki dla początkujących. Cztery rzeczy, które musicie wiedzieć, zanim zaczniecie zacznie tradować bitcoinami i kryptowalutami. Oczywiście tutaj zobaczcie, że Bitcoin 300% zarobił z 3130 w lutym 2019, na 13800 w czerwcu, 26 czerwca. No i tutaj musicie to oczywiście zrozumieć, co to jest market capitalization, trading volume, stop losses, taking profits, safely storing your jest czyli takie podstawowe ABC. Ja może zrobię jakiś kolejny odcinek z serii krypto dla odpornych. I może coś tam poruszę też dla takich bardzo początkujących, bo widzę, że jest wiedza, może coś w temacie ledgerów albo coś. Zobaczymy, zobaczymy, jeżeli macie jakieś pomysły na to, jaki kolejny odcinek mógł być dla takich bardzo początkujących, co jest potrzeba poruszenia, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Przechodzimy do kolejnego, do kolejnej informacji, zobaczcie, zbanowali ISIS na Telegramie, ale mówią, że ISIS może wrócić, może wrócić z nową aplikacją blockchainową, jeśli chodzi o wysyłanie wiadomości, oczywiście E, tak, Islamic State of Iraq and Syria, została e, się uchodźcem na, na, na blockchainie i zobaczcie, tak, e, oni będą, testują jakieś tam BCM, czyli e, aplikacja, które Because Communication Matters, e, aplikacja, zobaczcie, jest, e, głównymi cechami są anonimowość, szyfrowanie, tak, i duże grupy, gdzie może to stanowić duże zagrożenie yy, dla adopcji tak. No ale cóż powiem szczerze, trzeba uważać, no, pewnie ich tam będą starali się zamknąć. Przechodzimy dalej i zobaczcie co tutaj mamy nowego. Yy, zobaczcie nowy Bitcoin. <laughs> Bitcoin.com CEO listuje scam hex hex scam token. Just out of spite, tak jak to mówią, tak. Zobaczcie, że nowy, nowy, ex, nowy CEO podjął kontrowersyjną decyzję i zalistował Hexa, który kiedyś nazywał się Bitcoin Hex. I zobaczcie, że to jest tak, stworzył to cały Richard Hart, o którym za chwilę powiem w kolejnym, w kolejnym artykule, bo to, bo to ciekawą, ciekawą rzeczą jest. No cóż, został dodane. rozmawialiśmy o tym w ostatniej kryptowoltowej niedzieli z Mikeiem, był też X Grosz, ale zobaczcie, jest tutaj kolejny, kolejny artykuł. Zobaczcie, że e, twórca, e, e, twórca, można powiedzieć, Bitcoina Hexa, czy tam właściwie Hexa jest właściwie notorycznym kryminalistą zwanym Spamkingiem. I tu jest cała informacja o tym, że zobaczcie, Richard Hart, znany także jako Richard J. Schwiller, a także znany jako J. Richard, znany jako James Hart, jest powiązany z kryminalną siecią z Panamy. Która, w której są skorumpowani prawnicy, a także, a także sędziowie. Oczywiście jest on znany ta, jako Spamking i zobaczcie, że to jest ciemna historia, możecie... Zobaczcie, został on... Udany był proces przeciwko niemu. Został on oskarżony przez Peacefire.org w 2002 roku za naruszenie tych praw antyspamowych stanu Waszyngton powiem szczerze no wysyłanie spamu jest oczywiście karygodne no ale powiem szczerze nie jest, y, nie jest to jakieś strasznie nie wiadomo jakie naruszenie, no przecież to ludzi nie mordował ani nie przewoził e, taki artykuł chyba szkoda gadać i przechodzimy do, ty, do ostatniego artykułu zobaczcie, że wideo bitcoinowe bitkoino poleciało w sieć na tiktoku tak i mainstream zwrócił uwagę Yy, zobaczcie, tu jest, yy, jest wideo, które pojawiło się na, właściwie bitcoinowe wideo, które pojawiło się pierwszy raz na TikToku, tak. Wspomina o Bitcoinie, czy tam właściwie o Bitcoinie mówią yy, kilku bardzo tam grubasów inwestorów, kilka osób prywatnych, a także firmy. I oczywiście to gdzieś tam zostało podłapane. Poszło, poszło weter, no i co taki artykuł, taki dupy rozbić. Przejdźmy sobie do podsumowania bo to nie ma co gadać, głupot. Także o Heksie ciekawie może być, no ale to, co że ktoś jest spamkingiem, to, to, to nie znaczy, że zostanie jutro wikingiem, nie? Także HEX, no ciekawy projekt, ciekawy od strony marketingowej, ciekawie to wygląda, ale ja osobiście nie mam zamiaru inwestować. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć o Heksie, o heksie to yy, zapra zapraszam, yy, zapraszam na kanał X Grosza. Ja o powiem tyle. Zamiast kupować HEX, ja wolę jednak jeść keks. Tyle, tyle w temacie. No cóż, kolejny live minął, wrzuciłem Wam dzisiaj film oczywiście o, o kryptostoku, trochę jest problem z dźwiękiem, ale staram się już w końcu ten kabelek zakupić, żeby bezpośrednio z mikrofonu do kamery transmitowało ze wzmacniacza. No i tyle, kolejny kryptostok 10, działamy, walczymy, spadków się nie boimy, kryptowaluty kupujemy i się z tego radujemy i tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, do następnego razu.